Despacito. A wuja tutaj przyszedł, czy to jakiś ktoś nigdy? Siema, wuja! Nie wiem, czy mnie słychać. No, jaki wuja? Wujaszek. No. Tak, jest. Halo. Co to jest za k***a zlot tych? No zlot zjedzmy. Nie mam pojęcia, też to wszedłem przypadkowo. Stary, jakby się coś wyświetliło na głównej przez przypadek kliknąłem. Ja tak samo. W jakimś pokoju rozmawiam z ludźmi. Marcin, a ja mam do ciebie takie pytanie. No. Rozmawiajmy poważnie. Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Dzisiaj miałeś pewien pomysł i co ja ci powiedziałem, że Twitter to nie jest miejsce dla ciebie. To nie jest śmieszne. Jakby, wiesz, to jest jakby kurwa, to jest jakbyś przyszedł. Twitter to jest takie miejsce, to jest jakby był stadion Legii w Warszawie, a ty byś na siłę chciał tam kurwa z szalikiem Lecha przyjść. No kurwa, by Marcin słuchał dobrych rad. Nie wolno, no. Ale słuchaj, znalazłem się tu jakoś przez przypadek, bo nie wiem, co to jest za miejsce, ale jest całkiem kulturalnie na razie, więc tyle dobrze, nie? Martin nie jest najlepszy w słuchaniu rad. Tutaj bo są tutaj normalni spokojnie. Ludzie, kurde, nie? Ma, nie ma wyzywania, nie ma wyzywania. Na zły pokój trafiłeś. No. A, tak nie ma wyzywania, to ja idę. Miłego dnia. Ale nie da wyzywać jak zwykle. Nie, bo ja dzisiaj miałem pomysł, żeby tweeta dodać i zapytałem się Sergiusza, czy powinienem, ale Sergiusz powiedział jakby nie, no jaki nie. Nie, no po prostu jakby chciałem stawić takie wymowne zdjęcie. No, ej, Sergiusza to trzeba było troszkę szybciej słuchać, to byś był w innym miejscu może. Słuchaj, a Maciej, na jakiej platformie masz najmniejszy hejt? Najmniejszy. Proszę? Dobra, wychodzę z tamtych, bo to chyba to się źle skończy ty. Bo Marcin chciał takie zdjęcie wrzucić na Twittera, ja mówię, kurwa, gdzie ty na Twittera ty? Ja sobie tu kurwa ledwo radzę, kurwa, nie mam takich kurwa problemów wizerunkowych jak ty. Nie mówię, kurwa, absolutnie ty. Twitter kurwa parzy, dla ciebie Twitter lawa, kurwa, nie wolno. To możemy się tak wymieniać cały czas, no jakby wszedłem sobie mieliśmy o Bodwelu i o dzisiejszym filmie, no to spoko, ale jakby jeśli mam 4000 razy odpowiadać na te same pytania, no to ta odpowiedź się nie zmieni, bo ja ci mówię po prostu prawdę, która jest, no jakby to ale jest ty prawda. Ale ty mówisz, którą... że ty pierdolisz prawdę od początku, mówiłeś to 3 miesiące temu, jak ta afera cała, mówiłeś, że mówisz prawdę, potem zmieniłeś narrację, mówiłeś, że teraz już w ogóle to mówisz prawdę, potem nagrałeś filmik, jak idziesz po lesie z nadsu i psa pokazywałeś się pod, i jeszcze mamusię brałeś, żeby wzbudzić emocje u swoich. Rozmawialiśmy, mordzie. Nie było mnie, nie słyszałem. No to jest, to jest sam fakt, że nawet dzisiaj w trakcie tego pokoju mówisz kurwa o wyroku, który gdzieś kurwa zapadł w piśmie, że 18-latek nie, ja tylko mający to, ja podałem 14-latkom nie był prawnie, na pedofila. Że prawnie to tak sam wygląda. Ale sam fakt, kurwa, ty nie rozumiesz jednej rzeczy, ja ci coś wytłumaczę. Sam fakt, że w ogóle o tym wspominasz, kurwa, stawia cię w pozycji człowieka niewiarygodnego i no ja rozumiem, kurwa. Rozumiem. Po prostu wszystko, co robisz, Marcin, jest sprzeczne z sobą, rozumiesz? Wszystko, ja rozumiem, co robisz. Ale ja przynajmniej dzięki temu nie jestem ze sobą sprzeczny. Ja wiem, jaka jest prawda i ja nie przyznam się do czegoś, co nie miało miejsca, rozumiesz? Nie, bo ty... Chociażby ludzie wieszali na mnie psy, chcieli mnie rozrywać. No, ja nie przyznam się do czegoś, czego nie zrobiłem. Mi się wydaje, że sobie wybrałeś taką drogę już i nią po prostu zapierasz. Ty robisz siebie męczennika cały nie czas. Nie robię, się... kurwa, stary, nie robię, co ty pierdolisz, kurwa. No ale no jak nie? Odpowiadam wam na pytanie. Nie ty o czym sądzisz, że masz robić siebie męczennika? Ja się wypowie jako kanał komentarzy, w sensie nie no, jako stoimy komentarze. Jest to ciężka sytuacja dla mnie ogólnie. Dawaj mów, co myślisz, dawaj. Ja nie byłem przy całym tym, bo wyszedłem stąd, ale ludzie mi napisali, ponieważ Marcin stwierdził, że jak 18-latek zrobi dziecko 14-latce, to jest... Nie, kurwa, to już przekręcają. Okay. Powiedziałem, że był taki wyrok, że jakiś 18-latek zrobił 14-latce dziecko i sąd nie stwierdził, że to jest pedofilia. To ale wciąż prosty powiedziałem, temat, że...
ty w ogóle o tym wspominasz? Uważam, nie krzyczcie, nie krzyczcie na siebie. Karygodne, ponieważ nie powinno dojść do takiej sytuacji. Dobrze, ale na chuj Marcin, ja ci wytłumaczę jedną rzecz. No? Ja ci wytłumaczę, o co im chodzi, dlaczego oni się tak ekscytują, bo ty mówiąc coś takiego, to zostanie wykorzystane na 400 różnych sposobów i będzie Marcin, który nie miał problemu, żeby sprowadzać 14-latki do Jaworzna Stewartowi i im pokazać, żeby się z nimi zabawić. Teraz nie widzi problemu w tym, że 18-latek robi. Nie, ale ja nie powiedziałem, że nie widzę w tym problemu. To jest jakby, to będzie wtedy na... To na chuj masz taki przykład? To na chuj mówisz w ogóle? Bo były pytania. Bo ten temat... To było odpowiedzenie na jakieś tam pytanie, stary. A to stare powiedzenie, w Meksyku są dozwolone od 12, ale ja tego nie popieram. Jakby po co o tym mówić? Bo odpowiadałem na jakieś pytanie, nie pamiętam już w ogóle czego dotyczyło. Nie zmieniam. Ja za ciebie faktu, zdychałem pod Poncjuszem Piłatem, kurwa, ale ty się niczego, kurwa, nie uczysz. Niczego. Nie, ja to wtedy użyłem tego w konkretnym... To też ci ten PR-owiec napisał cały? Który? A właśnie, używałeś PR-owców podczas Pandory, czy nie? Naprawdę. No ale... Podczas czego? Podczas na przykład publikowania tych filmów? Nie, no to jakby ja mam, zawsze miałem jakichś tam PR-owców, którzy stali za mną, ale to nie było tak, że współpracowałem codziennie i ktoś mi mówił, co mam publikować. Na przykład, ale jak ty się męczysz, odpowiadają. Film, który zostało stwierdzone, ten pierwszy, którym punktowałem to, że Wardenga manipulował w niektórych screenach, nie miał nic wspólnego z PR-owcami, ponieważ napisałem go sam, a ludzie mi tam mówili później, że bo film wygląda jak Boxdela i tak dalej. Sam mam do teraz napisany scenariusz tego filmu na komputerze, jakby pierwszą jego wersję. Ja powiem od siebie, że jakby PR-owcy w tle się przewijali, aczkolwiek Marcin ich nie słuchał. Bo Marcin nie słucha nikogo. To jest problem. No ale nie, Marcin, to jest akurat prawda. Nie słuchasz nikogo, tylko działasz emocjonalnie. Oczywiście, że tak jest. Jakby i ponoszę tego konsekwencje, Siedzę w jakimś pokoju o 23.59 na Twitterze i daję się je ludziom. Ja w ogóle nie to jeszcze nie jest jedno. Daj się chwila. Bo to jest w ogóle straszny harmider, nie? Ale zastanawiam się, Marcin, co cię skłoniło na to, żeby sobie wejść na pokój i pogadać? Przez przypadek kliknąłem. Ej, Marcin, później... nie wierzę, że przez przypadek kliknij, żeby wyjść. Kopie, ale to było, jak ja tu wszedłem, to tu było 114 osób, a teraz jest 5000. Ale ja jakoś tak nie wiem. Ja wam mogę powiedzieć, bo ja go znam. Jest dzisiaj duża afera w internecie i Marcin chce w tym uczestniczyć po prostu. Marcin, Sergiusz, czy Michał, czy Boxdel ma PR-owców, czy nie? Czy wszystko sam załatwia? No podejrzewam, że posługuje się PR-owcami, który ma fame, ale tak stricte, czy on kogoś wynajmuje, czy coś, to ja nie wiem. Ja nie jestem jego, wiesz, ja z nim nie mieszkam. Ja też nie jestem jego księgową, nie wiem, komu się opłaca i tak dalej, nie? Więc ja ci nie powiem. Nie wiem, ile on ma pieniędzy, nie wiem, czy jego biznes... 30 milionów. ...działają. No to te 30 milionów to są dane publiczne, ale tak poza tym to... A wy się jutro pojawicie na gali? Ty nie też się pojawisz? No 99,99% nie. A szczerze, a powiedz mi tak, po tym co wyciekło, to podałbyś się rękę Boxdelowi, czy nie? Po tym co wyciekło, że tam wysłał kutasa. Ja tam nie oceniam, czy powinieneś, czy nie, tylko się pytam, czy podałbyś. To jest pytanie pułapka. No. Nie, no nie jest to. Ja mogę odpowiedzieć, o tym Boxdel już mówił. To jest coś, o czym Boxdel już mówił, bo Boxdel wiedział, że Wardenga będzie go tym detalował. Boxdel, on też trochę w innej formie, ale to wiadomo, każdy... Tak, oczywiście, przekręcił to zupełnie inaczej, to wyglądało niż... Jak w momencie, on mówił coś takiego, że on się boi Sylwestra, bo ma jakąś rozmowę z jakąś dziewczyną, gdzie oni sobie kiedyś żartowali i na tym spikach na awatarze były wklejane jakieś zdjęcia, takie, no to bo tam awatar możesz ustawić, i że wszyscy są jakiegoś śmiesznego k***a tam ustawiali i że on te właśnie jakiegoś takiego śmiesznego k***a, wiesz, że z internetu, że obił Zubeka i tak dalej wysłał tej dziewczynie, bo to taka kumpela była z TeamSpeaka. To mi się jedna rzecz nie klei, bo jeśli ja na przykład mojej kumpeli bym wysłał cokolwiek, to z racji tego, że jest moją kumpelą, to k***a podczas afery pedofilskiej nie biegłaby do kogoś, żeby mnie zniszczyć, więc... Ja nie wiem jak to kumpelstwo działa, ale patrząc, że na przykład Boxdel pewnie miał mnie też za kumpla, a potem się rozjebał, to może to takie jest dziwne postrzeganie. Więc dobra, nie, to... Ja tylko jestem bardzo ciekawy odnośnie tego Buddy Merganiego, czy to była jakaś taka zagrywka, żeby wejść na psychikę, czy rzeczywiście na przykład było coś takiego, bo jeśli było, no to już jakby nie było osoby, która była niego bliżej niż Budda w całej tej sytuacji. A ja powiem jedną rzecz, bardzo mnie zaciekawił temat Buddy, bo no powiem szczerze, słyszałem mniejsze bądź większe przytyki
chyba do każdej osoby ze słów Boxdela, znaczy ze strony Boxdela, ale on za każdym razem kurczowo się trzymał, to aż kurwa takie paniczne było, żeby kurwa nikt nie myślał źle o Buddzie, że kurwa Budda jest super, że Budda mu pomógł i dlatego przy mnie on nigdy złego słowa na Buddę nie powiedział i dlatego mnie, bo to, że kurwa zwyzywał kogokolwiek, jestem w stanie w to uwierzyć. Nie mówię, że Vardenga kłamie, bo najprawdopodobniej Vardenga ma 40 godzin rozmów, ale to mnie najbardziej zszokowało z tego filmu. Jeśli chodzi o wobec kogoś źle się Boxdel zachował, to że się zachował rzekomo źle wobec Buddy, bo naprawdę w momencie, kiedy my się tam widywaliśmy podczas tej całej intrygi, to równolegle też była przecież afera, dobrze mówię, była afera... Tak, to było wtedy, no, tak. Buddy z tym MGP, on siedział taki zamartwiony, kurwa, że Kamil to, że Kamil tamto, kurwa, że musi z Kamilem pogadać, że Kamil przybity, kurwa, że Kamil, że no najchętniej, no brzmiał jakby, najchętniej by mu loda zrobił. I teraz nie wiem, czy Kamil to była, wiesz, taka ostatnia deska ratunku, nieskazitelny PR-owo, że w razie czego, wiesz, on by go wyciągnął i on by go nie pozostawił, czy po prostu rzeczywiście są aż tak zżyci ze sobą. No nie wiem, no tak jak mówię, nigdy złego słowa odnośnie Buddy nie słyszałem i on bardzo zawsze tak... własną piersią go. Dobra, czy według was ten Boxdel powinien mieć konsekwencje prawne ze względu na to, co zrobił? W sensie za to, że wysłał kutasa. Znaczy, no nie wiem, no czy powinien mieć według was konsekwencje prawne? To jest kolejne pytanie, na które nie wiem, jak chciałem odpowiedzieć. Jak złamał prawo, to powinien mieć. Jak nie złamał prawa, to nie powinien. Tylko ja się na tyle nie znam, że nie wiem, nie? Mnie na przykład zdziwiło, i dopiero widzowie mi to dzisiaj tłumaczyli, bo ja byłem zdziwiony, że w prokuraturze jest to śledztwo odnośnie wykorzystywania dzieci. Obok tych pokrzywdzonych dzieci też Sylwester Vardenga jest pokrzywdzony, bo ktoś mu groził. I po prostu dla mnie nie zdziwiło to, że na przykład groźby, czy tam ewentualne jakieś te utarczki, co nie mieli między sobą, są w tej samej sprawie, co dla mnie na logikę to dzieci. Powinna w ogóle być po prostu inna sprawa, nie? No ale... dobrze, na logikę, ale na przykład widzowie mi wtedy napisali, że jeśli ma to w związek z tą sprawą, to też musi być to w tej sprawie. I jakby ja tego nie wiedziałem. No ja się nie znam na tym, więc... No kurwa, nas raczej, znaczy, no ciebie bardziej pewnie nie podejrzewają, żebyś kurwa coś wiedział, nie? Jak ty zawsze kurwa, niby nie wiesz i niby nie mówisz. No dobra, ja odbieram Natalię z lotniska, więc muszę iść spać zaraz. A odniosłeś się do tego, że ona cię zostawiła? Bo wczoraj takie informacje były. Natalia mnie zostawiła? Nie no, Natalia to jest najcudowniejsza osoba na świecie. Nie, może Nitro chodzi o to, że ty nagrałeś jakąś storkę, że 2 tygodnie temu Natalia cię zostawiła, czy coś tam. Chodziło o to, że wyjechała pewnie. Nie no, bo ona mnie zostawiła, bo wyjechała tam, bo coś miała do załatwienia, ale nie. 3 tygodnie, no. Marcin, a na co ty liczysz, wracając, kurwa, w łaski internetu? Ale ja nie wracam nigdzie w łaski internetu. Przyszliśmy sobie, popierdoliliśmy. Ja na nic nie liczę. Ale zrozum też, że też to jest dziwne, że... Marcin, wiesz, kurwa, nie robisz tego z nudów. No tak, ale wiesz co, ja... Marcin, nie robisz tego z nudów. Z nudów to idź z balkonia, kurwa, no stary, no... Ale z nudów przeglądałem dzisiaj aferę, no kurwa, jasne, że przeglądam aferę. I jak cały internet nagle żyje tą aferą, nie? Jakby, nie, no, no to tak, jasne, ale że... jakie masz intencje? Na co ty liczysz, powiedz mi? Ale ja na nic, kurwa, nie liczę. Ja po prostu siedziałem tutaj, kurwa, gadaliśmy najpierw o fejmie, później zaczęliście mi zadawać pytania, to odpowiadałem te pytania, te ale odpowiedzi nie, was nie usatysfakcjonowały i tyle, kurwa, idę spać, ja mam wyjebane, chłopie. Siedząc na pokoju twitterowym, co będziesz czasem, kurwa, przy jakiejś aferce wpierdalał się w pokój twitterowy, będziesz wypunktowywany przez ludzi i tak chce będziesz, tak będzie wyglądał twój żywot w internecie? Bo ja nie sądzę, ja sądzę, że badasz klimaty, kurwa, jak ci internet odbiera i jak widzisz, dalej się odbiera chujowo, no stary. No okej, okay. Co mam ci powiedzieć, okej. Okay. To myślisz, że ja kurwa nie wiem, jak mnie internet odbiera? No to jak nie żyję tym na co dzień? No dobra, to jak okej, to jedź po Natalię. Mówiłeś, że usunąłeś tego Instagrama. Jakiego usunąłem Instagrama? No kiedyś mówiłeś, że tam na Instagrama nie wchodziłeś przez kilka miesięcy, więc teraz mówisz, że wiesz, jak żyje... Teraz mówię przy tej dramie. Nie, przez dużo wtorek Martin dodaje. Sergiusz akurat o tym wie, przez 8 miesięcy nie korzystałem w ogóle z mediów społecznościowych i na przykład było tak, że jak miałem taką traumę, że jak Natalia i nie mówię tego, żeby zrobić siebie ofiarę od razu, tylko mówię jakby historię poboczną, odpowiadając na twoje pytanie, jak ktoś wpisał coś do mnie na Instagramie ważnego, co musiałem odczytać, to
szedłem do Natalii, żeby kliknęła aplikację, bo sam nie umiałem tego zrobić, miałem blokadę jakąś w głowie. Instagrama? Więc... Czy to jest niemożliwe? Co? Niełatwiej było usunąć Instagrama, czy to jest niemożliwe usunąć Instagrama? Ale nie, w sensie nie korzystałem z niego w ogóle. Aha, okej. Okay. Ja mówię raczej o sytuacji, że ktoś mi, nie wiem, pisał, wysłałem ci coś na Insta, zobacz, to na takiej zasadzie, no ale ja nie... A Marcin, na tym miałeś w głowie na przykład przekupienie dziewczyn, żeby ten... Ale jakich dziewczyn? Jakby dalej, u mnie była sytuacja... Czekaj, Marcin, Dawid, no. Chciałem ci powiedzieć, że ty jesteś kurwa jebaniutki, niezawodny, obojętnie co to jest za pokój. Ty tak napierdalasz karabiną, że to jest hit, nie? Serio, młody. W sensie ja po prostu wiem, jaka jest prawda, no. To, że kurwa nikt inny w to nie uwierzy, jakby to jest druga sprawa, ale ja, jakby ja będę bronił swojej prawdy. Odnośnie przekupywania, bo to jest w sumie ciekawy temat. W ogóle w tym filmie Wardęgi i Konopskiego, stary, jedyne zarzuty jakby, jakie dotyczyły tego, że wiesz, że niby ja widziałem o jakichś dziewczynach, to dotyczyły jakby tej jednej dziewczyny, więc tam nie było żadnych innych dziewczyn, o których ja nibym w ogóle mogłem wiedzieć, nie? Ale której dziewczyny z nich? Bo tam no, trójka jest. W sensie jest, co, mam jej powiedzieć imię i nazwisko już? Nie, w sensie tej, która jest wymieniona w materiale, tak? No ta, do której wysłałem tą głosówkę i tak dalej, bo to była po prostu koleżanka, z którą grałem w gry komputerowe, nie? Swoją drogą też chciałem tą dziewczynę i powołać na sprawę, na świadka. Jakby wiesz, to są rzeczy, które ja bardzo chciałem, do których ja bardzo chciałem doprowadzić, bo ja wiem, że wtedy by się po prostu to wyjebało. Natomiast, no jakoś nie da się nawet namierzyć. Dziewczyn? Znikłeś? Tej osoby. Tak, tej osoby, no. Tej osoby? Aha. No, jakby była w sądzie, no, ale no nie mogę. Ciekawa rzecz, bo ktoś napisał, że Mergani miał 16-17 lat i teraz do mnie doszło, że powiedział Sylwester na filmie, że nie kategoryzowałby Boxdela jako pedofila, pomimo jakby 19 lat i 15. Tylko że jest obletem, a o tamtych nie powiedział, że są, znaczy tamtych przez to, że nie byli pełnoletni, to możesz być niepełnoletnim obletem też, nie? Ale chyba też dowodów po prostu brakuje na to. Ja nie wiem, właśnie pojawiło się coś poza tym, że Sylwester powiedział, że Boxdel powiedział tak na tych ludzi? I bardziej myślicie, że rzeczywiście Mergani, Multi, wiesz, ktokolwiek, kto tam został wymieniony, oni coś odjebali, tylko byli za młodzi, żeby za to ponieść konsekwencje karne, więc się ich nie rusza? Czy po prostu Boxdel wymienił paru twórców tak na zasadzie, ale oni też zrobili i tak dalej? No mi się wydaje, że chciał wzbudzić atencję tym, że mówił, że o, to ci dam kwity na tego, na tamtego, ale wiesz, ale w sumie nic nie było. Chyba że mówił o jakichś kompletnych głupotach. No nie wiem, nie wyobrażam sobie w sumie, co takiego miałby zrobić Mergani, nie? A jak to jest w ogóle, że Kac, że jakby wszystko to ominęło, w sensie ja nie mówię, że życzę mu tego, ale jak to jest, że wszystko ominęło Kacpę Błońskiego? On w niczym nie był powiązany, przecież on podobno długo się jakby siedział w tym środowisku. No ale to wiesz, to że wiesz, no, to, że my jesteśmy kolegami, to nie znaczy, no. że ja wiem, co ty odpierdasz po nocach, nie? Kacper też bardzo fajnie to zrobił, to chyba majstersztyk tam jakiś PR-owy był. Możesz PR-owca wziąć od Kacpra albo się go radzić, jeśli sam to wykminił. Jak była Pandora, to Kacpra nie było w internecie. On sobie zrobił przerwę na miesiąc, a potem wrócił, gdzieś tam pojechał. Z Jan Klosią. Tak, znaczy, Jan Klosia to później poszła, ale on po prostu go podczas Pandory nie było w internecie. On nawet się ludziom nie wyświetlał, żeby na zasadzie lekcji, bo lekcja na przykład miała problem przez to, że ona się wyświetlała na tych klautach, czy co to tam było. Jej mówili, o, bo ty mieszkasz ze Stuartem podczas Team X1, musiałaś wiedzieć. A Kacper, co ty? Kacper, i ona była zmuszona do odpowiedzi, no a Kacper po prostu zniknął i... Kacper super zrobił. Nie było go gdzie pytać nawet, nie? Ja też uważam, że majstersztykiem Wardęgi jest, że na dzień przed Narodowym rozkupił Boxdelowi, podkopał mu biznes, czy go rozjebał, to nie wiem, bo to też jest kolos, ale rozkupił mu przyjaźnie, rozkupił mu kolegów, rozkupił mu wiarygodność, wszystko. No. Ja w ogóle się zastanawiam, jaki to będzie miało wpływ na jutro, tak poważnie. No właśnie, czy na sprzedaż, a jak myślicie, czy na sprzedaż pay-per-view realnie się to przełoży? Bo aferki, wiecie jak jest we free fightach, aferki nakręcają wszystko, nie? Jak ja mam być szczery, to uważam, że nie. Ale Sergiusz, ja zobacz, tak co ci wysłałem prywatnie SMS-em. Ja myślę, że tak. Tak odnośnie jutra ci wysłałem, co się jutro zadzieje. Ale bilety wszystkie się wyprzedały. Nie ty, bo właśnie ty mówisz coś takiego, że Narodowy idzie na wielką klapę, a jednak wyprzedała się hala. Ja też tak uważałem szczerze, więc nie mówię, że... A jednak wiesz, wyprzedała się hala. Żeby, wiesz, to, że ileś ludzi tam będzie siedzieć, to nie znaczy, że coś kupili. Czyli co, czyli myślisz, że rozdali te bilety? Nie wiem. Zrób z tym, co powiedziałem, co chcesz, nie? Jakby, tak. Ja nie jestem stroną jakby w tym. Mi to jest obojętne. Jakby ja przestałem się, ja powiem wam szczerze, że całe zainteresowanie freakfightami, etc.
zostało ze mnie wypłukane, chociaż one okresowo jest taka resuscytacja, jak na przykład, nie wiem, Rafał się bił z Pasutem, to z racji tego, że wiesz, że mój ziomek, że coś tam, to z miłą chęcią pojechałem na galę, trochę tym żyłem, bo te wszystkie emocje, które tkwią w twoim ziomku, też trochę na ciebie przechodzą. Ja miałem już tak, że już nawet przestałem to face to face oglądać czy coś, bo dla mnie to było jedno i to samo, tylko na drugi dzień. To jest jakbym jadł pomidorową od 6 lat. I to tak nagle było, bo ja naprawdę byłem dużym fanem ogólnie tego środowiska, ale myślę, że głównie przez to, że się zawiodłem na wielu ludziach i na wielu federacjach i też zobaczyłem, że to tam że promowali Jacka Mańskiego, nie? Ma. Tak, że nie ma, tak, że nie ma jakby tam jakichś sentymentów, że nikt nie patrzy na to, co dla kogo zrobiłeś, tylko liczy się tu i teraz, liczy się następne okienko sprzedażowe, pay-per-view. Trzy sprawy. Pierwsza sprawa o tą trzecią nastolatkę, tutaj była rozmowa, że czy Boxer może ponieść za to konsekwencje. Nie może ponieść za to konsekwencje, bo ta sprawa się przedawniła. Druga sprawa, Marcinie... A ile jest w ogóle czasu? Ale moim zdaniem nie macie racji, bo chyba przedawnienie artykułu 200 przypada w momencie, kiedy ofiara czynu pedofilskiego osiąga 30 rok życia. Ale musiałby to ktoś... Ja coś takiego mam w głowie, bo ja kiedyś o tym czytałem, tylko nie wiem, czy to są aktualne przepisy, a wiadomo, że prawo nie działa wstecz, czy była jakaś nowelizacja, czy to zupełnie z innego artykułu idzie, więc no... To trzeba by było... Wersja jest od lipca 2024. Aha, czyli się pozmieniało? Nowelizacja była w lipcu i jest do 2025, czekaj, jeśli mówię, do 12 lutego. Ludzie piszą, że kasacja jest. Druga sprawa, Marcinie, ty powiedziałeś, że się dziwisz, że Wardęga dostał dostęp do akt prokuratora. Przecież Wardęga prosto wyjaśnił, że on właśnie stał się pokrzywdzonym. Nie, no ja specjalnie ze świadka na pokrzywdzonego, dlatego miał dostęp do tych wszystkich akt. No w sensie, jeśli takie jest prawo, no to tak, no to jasne. Tak, jakby, tak. Ja się dziwię, bo ja się nie znam po prostu na tym. Nie? Świadek nie ma dostępu do akt, ale osoba pokrzywdzona i osoba oskarżona ma właśnie oczywiście, dostęp do mnie bardzo zastanawiało z punktu logicznego, jeśli sprawa ta dotyczy pedofilii, to dlaczego osoba, która jest, czy to nie powinno po prostu być, że skoro ktoś jest zastraszany, to po prostu jakby te czego innego zupełnie dotyczy. No to ja nie wiedziałem. Te sprawy o tym, są łączone, bo ogólnie w sądownictwie jest coś takiego, że sprawy mogą się łączyć, bo ja kiedyś miałem też z kryminalnymi kilka spraw i właśnie tak to działa. Okay, nie, tak, bo to chodzi o to, że świadek był zastraszany, to mi ludzie wytłumaczyli, bo ja też na początku tego nie kumałem i tyle, nie? On w ogóle pójdzie do tego wytnia? Wiecie, czy on w ogóle pójdzie do tego? Ja z tego, co słyszałem od prawników, którzy mi to tłumaczyli, to bardzo chyba ciężko jest obywatela Wielkiej Brytanii ściągnąć do Polski w ogóle, wiesz. Kurwa, nawet na areszcie domowym, tak? W sensie, że musi wyjechać, w sensie tak nie. Nie, 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 areszt ten jego się skończył. Ale tam był chyba jeszcze jakiś proces ekstradycyjny, nie? I on się skończył, czy nie? A to tego nie wiadomo. Nie, ten proces ekstradycyjny trwa, ale patrzcie, no tutaj mamy przypadek obywatela Wielkiej Brytanii, a patrzcie na sprawę Sebastiana M, no z tego wypadku. Nie mogą Polaków ściągnąć do Polski, nie? A nie, wiesz co, kulawy masz też takie... Sebastian M ma niemieckie obywatelstwo. Niemieckie i polskie, tak. Pamiętaj jedną rzecz. Dlaczego wszyscy jakby przestępcy, którzy się dorobili dużych pieniędzy, siedzą w Dubaju? Bo odpowiedz sobie na pytanie. Ale nie było, wiesz co, nie, przepraszam, że ci wyjdę w zdanie. Jaki ma interes, jakieś Emiraty czy Dubaj, żeby wydawać ziomka, który zostawia u nich pieniądze? To też jest trochę Chyba niedawno została podpisana umowa ekstradycyjna między właśnie... Emiratami a Polską? Tak, no bo to też coś takiego to mi się też jest prawda, tylko że właśnie jakby to wszystko jest po stronie Emiratów. Oni muszą przeprowadzić ten proces, a im najwidoczniej się nie śpieszy. A właśnie Tomek Trik to też chyba nie zapowiada się na to, żeby szedł. On uciekł do Hiszpanii, nikt go... Nie uciekł. On pojechał tam na odróbki. Nie, on pojechał tam na odróbki, bo po prostu sąd tak. To paradoksalnie było Boxera. Co to znaczy odróbki, przepraszam? To są prace społeczne. Oni wcześniej o prace społeczne tam. Ja mam jedną ciekawą rzecz, bo jakby sprawę Chica i jego przestępstw
w stosunku do nieletnich prowadził boksę, że tak powiem, internetowo. Pytanie, czy to zostało zgłoszone, jak zostało zgłoszone, czy było coś jeszcze? Ale... No podobno zostało zgłoszone na prokuraturę. I podobno nawet nie publikowali wszystkiego, żeby było tam na prokuraturze. No podobno wszystko zostało zgłoszone, tak chyba było w filmie powiedziane. Okej. No ale kurwa, no co wam mogę powiedzieć, no... Ja wychodzę z założenia, że trzeba coś zrobić z tymi ludźmi i tyle. No. Ani, to powiedz właśnie, ja mam pytanie, jak, bo to mnie zawsze ciekawiło, może to jest trochę z innej bajki. Jak ty w ogóle, jak federacje freakfightowe biorą w angaż jakby Jacka Morańskiego, jak ty na to patrzysz? Czy ty jesteś jakby... Bardzo negatywnie na to patrzę. Negatywnie, tak? Znaczy to... ja na to patrzę na takiej zasadzie, no wiesz, ja nie przepadam za gościem, to jest delikatnie mówiąc. No. Z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć, że i właśnie to też mi uświadomiło, że nie warto być dobrym dla tych ludzi, bo oni patrzą na to, co im zarobi. Więc jeśli oni w dniu dzisiejszym uważają, że Jacek Murański zarobi dla nich pieniądze, to go biorą. I oni ci powiedzą, stary, to jest biznes, no, więc... No ale to jest to, co zrobił wtedy, pamiętasz, Sławek Bielski, nie? Albo... Zobacz, Tomasz albo... Bezrąk to uważam, że to Tomasz było Bezrąk najbardziej kurewskie zachowanie, jakiego on w ogóle mógł się dopuścić wtedy, co nagrywaliśmy ten film i ty wykonałeś ten telefon do niego. To też, bo to przed klautem było, ja rozmawiałem z Bielskim, bo on tam, bo dzień wcześniej oni mieli tą konferencję taką z Najmanem, Najman Muran i tam pod koniec ten Sokołowski, co no dobra, a wracając. Nie mówcie hasłami, no. I on na następny dzień dzwonił i tam się zapierał, że on to w sumie nie wiedział, że tak to będzie, a oni mu nie mogli tego wyłączyć, no bo nie mogli mu tego wyłączyć, więc on sobie puszczał te rzeczy przez 20 minut. Więc no, ja im zresztą powiedziałem zarówno Bezrąkowi... No właśnie, bo on jest swoim sąsiadem, nie? I wy się widzicie pewnie Znaczy sąsiadem, no parę kilometrów ode mnie mieszka, no ale powiedzmy mamy jedną aglomerację, jedne sklepy i tak dalej, więc jakby się przecinamy. Dosyć często, bo to też nie jest taki... Ogólnie chcę coś dodać, bo tutaj ktoś w komentarzach zarzucił, że artykuł, no ten 200, że 15 lat to jest. Nie, z artykułu 200, paragraf pierwszy, to jest 5 lat od dnia popełnienia przestępstwa, okres przedawnienia. Przedłużenie terminu, można przedłużyć termin o 5 lat po osiągnięciu pełnoletności ofiary. No to 10 lat łącznie. No, i możesz, to jest najnowszy dokument, to nie? Ja się nie znam na prawie, ja to po prostu tylko czytam, nie? A poza tym nie moralizuj ludzi, jak ty wiesz, co robiłeś. Wiadomo. No i wracając, ja na przykład Bezrok kilkukrotnie oferował mi jakieś współpracy biznesowe czy coś, ale ja mu kiedyś powiedziałem, słuchaj, mówię, jakby ja nie akceptuję tego człowieka, ty chcesz w taki sposób zarabiać pieniądze, okej, ale wiedz, że to jest równoznaczne z tym, że ze mną nigdy nic nie zrobisz. No właśnie, ale powiedz, czy na przykład to, że Jacka Morańskiego nie było na cage'u w środę, było pokłosie, że ty tam byłeś i po prostu dałeś weto na to, że ty nie będziesz na cage'u, nie, więc Jacek był w ogóle... Nie. Ja nigdy w życiu nie wetowałem nikogo, nie rozmawiałem na ten temat. Ja dowiedziałem się, kto jest na tym cage'u Legend. Ja się dowiedziałem z grafiki, którą oni wrzucili na Instagramie. A wkurwiłbyś się, jakby Jacek był? Nie, pojechałbym do domu po prostu, to jakby aha, tyle. Okay. Serius, a oprócz Jacka, kto by jeszcze musiał tam być, żebyś nie przyjechał? Marcin Dubiel. Ale jeśli chodzi o freakfighterów? No, może być o freakfighterów, no. No nie, no bo wiesz, bo jak mogą być wszyscy, no to mam ci... wszystkie złe osoby na świecie wymienić, wiesz, nie, Mariusz czy coś, to też nie jest ten, no, nie wiem, chyba nie ma drugiej takiej osoby, nie wiem, nie przychodzi mi do głowy. Jak masz kogoś na myśli, to możesz zapytać. Właśnie nie mam, tak po prostu spytałem. Centino? No, ale to wiesz, to jest takie dywagowanie na zasadzie, coś zrobił, jakbyś wygrał miliard. Centino nie ma nic wspólnego z Fame'em, więc czemu... No właśnie nie, właśnie wygrać? Poczekaj, bo tutaj, kto dzisiaj Pimpa spuścił lika, że podobno Centino z Malikiem mieli grać koncert na Narodowym. Czy to jest prawda, czy nie? To ja później... Ja czegoś nie takiego byłem, nie słyszałem, a to ja... No na pewno nie. Słyszę wiele informacji jakby z środka nie było na pewno czegoś takiego. Fame to jest jedyna federacja... na której gali jakby mogę się pojawić, bo zarówno Cloud i Prime to są... Ja im życzę bankructwa ogólnie, nie? To nie jest, że ja coś robię w tym kierunku, ale ja po prostu chcę, żeby się przyjechali na własnym pomyśle na biznes. Ja nie siedzę, jak nienawidzę, to nie jest tak, że nie odebrałbym telefonu, ale wiesz, ja na gali się nie pojawię. Zarówno jak teraz był Prime 2 miesiące temu we Wrocławiu, to wiesz, to do mnie dzwonili. Siema, chcesz bilet? Ja mówię, chyba ci pojebę. Tomek. A jakby Taekwon walczył, byś się pojawił? Bo miał walczyć, podobno tam było blisko tego, żeby walczył. To bym się nie pojawił. Nie pojawił. A to chyba OG Kuba był. Nie. Taekwon też miał rozmowy z Prime'em. Ja mu powiedziałem, ja nie jestem taką osobą, która by mówiła swoim znajomym, ty nie idź do tej federacji, bo coś, bo dla nich też jest pieniądze. Też są pieniądze, ja nie chciałbym, żeby ktoś był stratny ileś tam pieniędzy.
bo ja mam jakieś swoje założenia. Więc no, ja nikomu nie każę, jakby myśleć tak samo jak ja. Więc jakby Take-Fan się bił w prime, to ja nadal bym życzył im bankructwa, nie? Ale ciekawe, muszę potwierdzić, czekaj Marcin, muszę potwierdzić słowa Sergiusza, bo kiedyś rozmawialiśmy przez telefon, to mi powiedział tak, wiesz co, ale pracować w prime, to tak nisko upaść. Pamiętam, no coś takiego było, nie? No chyba. Powiedziałem coś takiego, no. No, więc ty raczej jakby masz takie zdanie na ten temat mocno. A nie, to wiesz, ja zarówno z Szubą rozmawiałem jednokrotnie, z Jóźwiakiem, rozmawiałem z Bezronkiem i ja do nich, wiesz, ja nie mam im za złe, że mają taką, a nie inną, takie, a nie inne decyzje biznesowe podejmują, bo każdy podejmuje, jakie chce. To jest i tyle. We mnie jest to godzące, godzi to w jakieś moje zasady, w ich nie, więc jakby spoko. Ja nie siedzę, wiesz, nie wysyłam na nich donosów, nie życzę im źle, nie mam fake kont, nie wyzywam ich. Jest mi to obojętne i tyle. No. A wiesz co, zawsze Tomek bez rąk sprawia wrażenie, tak jakby był w bardzo dobrej komitywie z tobą żył. Znaczy, jak wiesz, jak on coś potrzebuje, chce o czymś porozmawiać, czy coś, może do mnie zadzwonić, ale to nie rozmawiamy o prime i o tym, jak bardzo... Jasne, czy jakby personalnie, nie jako instytucja. Nie, ja im powiedziałem, ja nie odbieram tego personalnie, tylko uważam po prostu, że... Poza tym, wiesz, prime to nie jest bezrąk. Jeśli jest tam iluś akcjonariuszy, to bezrąk może być przeciwny i wiesz, i co on ma zrobić? Nie, generalnie to wszyscy zauważyliśmy, że tam rządzi Jóźwiak. O czym ostatnio postanowił przemi wobec ogłosu. Właśnie powiedzieć, tak. Dokładnie. Chodzi mi o to, że ja nie życzę im źle jakby osobiście, nie życzę, nie wiem, Tomkowi tragedii, czy Bartkowi, czegokolwiek, tylko po prostu życzę im, żeby im ten projekt nie wypalił, nie? Tak. Sergiusz, a twoim zdaniem ile jeszcze będzie ta sytuacja z Jackiem trwać? Znaczy, ile wy się będziecie po tych sądach? No bo raz on nie przyjeżdża, potem znowu przyjeżdża i nic z tego on nie ma. Chyba nie przyjeżdża cały czas, nie? Bo ty on, przecież... on ma problem z przybyciem ogólnie. Ale spoko, no wiesz, to jest jedyne... Ja nie wiem, czy drugi raz bym się zdecydował na dochodzenie swojej pracy przed sądem, bo mnie taka wycieczka do Gdańska, gdzie się, bo zawsze jak kogoś pozywasz, to rozprawa się odbywa w miejscu zamieszkania osoby, którą pozywasz. Padł akurat na Gdańsk. Jeśli mijają teraz 2 lata, odbyły się dwie rozprawy, 3 się nie odbyły, 6 razy przekładali jedną termin i tak dalej, on nie przychodzi, to mnie taki event kosztuje przede wszystkim z 1000 zł na benzynę. Te rozprawy zazwyczaj są o 8 rano, więc jadę wcześniej, tam śpię, hotel, mam rozkładane 2 dni, robię 1100 km i prawda jest taka, że... I na koniec pozwanego nie ma na wokandzie. I ja po prostu wychodzę z założenia, że chyba tak już musi być i też czuję po prostu, że przychodzisz przed sąd i ten sam sąd osądza ludzi o wyłudzenia, o malwersacje, o pranie brudnych pieniędzy i o jakieś inne grube rzeczy. W momencie, kiedy ja przychodzę i mówię, no bo on mi tak brzydko powiedział na dziecko, on znieważył moją dziewczynę, on powiedział tak o mojej mamie, to oni tak trochę na to patrzą, jakbyśmy w piaskownicy się kłócili o ten. A dla mnie to jest ważne ambicjonalnie, żeby po prostu to... No żeby ponieść konsekwencje tego. Ja po prostu nie chcę, żeby... bezkarnie i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, czyli wiesz, on robi te gównoburze, żeby być bardziej medialnym, więcej pieniędzy z walk dostać, to nie chcę po prostu, żeby do tego celu mojego dzieciaka używał, a jak chcę o mnie, jak wiesz, tyle osób o mnie mówi źle i tak dalej, to mam ty, chcesz, to se mów, no nie przesadzaj, no nie dochodź do jakiejś granicy, ale wiesz, jak ktoś mi napisze, że jest zjebem, to myślę, że mi to, ja sam wiem, że jestem zjebem, no jakby dzięki za przypominajkę, no jakby nie musisz. No. Plus jeden. No ale też to już męczące się robi, nie? No ale tak jest model biznesowy Jacka, no i co poradzić? Ale jakby, tak, ale jakby oni mu nic złotówkę, nie... Wydałbym ostatnią złotówkę, jaką mam, tylko po to, żeby spróbować w jakimś stopniu ochronić dobre imię czy mojej dziewczyny, czy mojej matki, czy mojego dziecka. Więc no, to jest, wiesz, to jest tak samo, jak ja bym teraz siedział i szydził ze śmierci Mateusza. Czy wklejał jakieś rzeczy. Ja, wiesz, byłbym mega niespójny ze sobą, ale bym się zachował tak samo jak on. I tylko, że wtedy ludzie by powiedzieli, o kurwa, jak ty tak możesz, nie? O zmarłych albo dobrze, albo wcale. Ale jak 7-latka, kurwa, szczuje po internecie, kurwa, 2 lat, no 9, no teraz 9, no ale miał 7 wtedy, to jest wszystko okej, nie? Sergiusz, pewnie rzadko ci to mówią, szczególnie u ciebie na czacie, ale jesteś w porządku. A jakie jest zadośćuczynienie? W takiej sprawie? No, ty chyba masz sprawę karną, najpierw prawda? Najpierw jest sprawa karna i w momencie, kiedy wygrasz sprawę karną, to idziesz to dopiero idziesz po cywilną, więc w sprawie karnej wygrywasz to, że on cię musi na przykład przeprosić i no i nie wiem, albo jakieś kary społeczne, albo znaczy prace społeczne, albo zawiasy, albo nie wiem, kurde.
pozbawienie wolności, ale ten, a dopiero później idziesz do cywilnej, nie? Do sądu cywilnego. A w ogóle z ciekawości, bo ja bardzo mnie przez całą tą rozmowę mnie teraz właśnie bardzo zastanawiała jedna rzecz, jaka jest wasza optyka, bo jakby wcześniej wy mi zadawaliście pytania, co to jest ja nasze? Mam to teraz. Ja mam 0,25 w prawym oku. Nie, jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie na temat tej dzisiejszej sytuacji i czy Bogzel po tym wróci, czy nie wróci? Wróci. Moim zdaniem Bogzel zawsze wróci. On jest mistrzem wizerunku. A ja wam powiem tak. Przeczuwam to, że dzisiaj pałka się przegła. Tak. Nie. Też mam takie wrażenie. Dzisiaj pałka też się przegła z tej sytuacji. Ja myślę, że jak poczekacie jeszcze parę godzin, nie wiem, czy to się wydarzy dzisiaj, czy jutro, to to jakby to będzie to pierwszy mów, znak, co że to jest... Do zlikowania? No to dawaj, mów, co jest. No, nie mogę. No, to wiesz, no aha, wiem, straciłem głowę, kurwa, nie, straciłbym głowę, kurwa. Poza tym dopiero co mnie wszyscy zajebali, kurwa, nie? Kolejny raz wiedział, a nie powiedział. Powiedział, nie powiedział, kurwa, znowu to samo, ja pierdolę. Kolejny raz historia się powtórzyła. Ty sobie właśnie, Marcin, tak sam dopiero raz właśnie. Nie, jakby... Ja ci powiem tak, jak chcesz 1% szacunku tutaj, to powiedz, nie? Nie. Wiesz, to się nie przełoży? Ty chcesz wyjść na dobrego, więc mnie prowokujesz, a ty dobrze wiesz, kto mi to powiedział i dlaczego nie mogę tego powiedzieć. Napisz mi. Wysłałem no ci to nie ty, ona... Marcin, mi też napisz, Marcin, mi też napisz. No, mi też możesz napisać. Tobie piwko Pimpas stawia. O właśnie. Dobra, ja już wiem, co Marcin powiedział. No to możesz powiedzieć. No, to a nie ty teraz będzie tolował. Dobra, kto ma stówkę? Nitrozyn jak boss. Czyli dobra, to za donata, no. No nie, no jakby ja ten... Wiesz, to jest, ja nie wiem, od kogo to jest nawet informacja, bo jest ucięty rozmówca. Domyśl się od naszego wspólnego kolegi, z którym dzisiaj... Piotrek Lipski? Okay. Ode mnie? No to Marcin mi wysłał informację. Nie no. Marcin mi wysłał informację. Za parę godzin ogłoszą... Nie. A no. Nowy pojedynek na gali. W Nitro Wedęga. Nowy main event. Wasza Dubiel rewanż. Bogzel Wedęga, klatka rzymska. To znowu by pieniądze były za Marcina. Wtedy taki dobry kurs był. Ej, chłopaki, przepraszam, że przeszkadzam, ale ja już się będę zawijał. Dziękuję MBB. Bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się wszyscy. Ja też się zawijam. Marcin, trzymaj się. Sergiusz, czekam na sponsoring. Dobra, ja też uciekam, muszę iść spać. Miłego wieczoru wam życzę. Marcin, czekam na to piwo jutro. Idziesz spać, a ty nie idziesz po nocy? Jak mnie spotkasz, to powiedz, że to ty. Czekaj, tylko ja coś porównać. A ty nie jedziesz po tą nocy? Jadę o 8 rano. A, okej, dobra. Ja zauważyłem, panowie, tylko się wetnę, że ten pokój to jest analogia do życia Dubiela w internecie. Na początku jak wszedł, to był wyzywany od pedofilii, a teraz kurde się skończyło na wspólnych śmieszkach. No trochę to jest takie kurwa ikoniczne. Ale możecie mnie zauważyć. No wiesz, to tak samo się. Jakby dla mnie... Ja bym ale to ty kurwa gadasz też. Dobra, Marcin, idź już spać. Dobra, na razie trzymajcie się. Dobra, leć. No. Dobrze, że poszedł, zjeb. Masakra. Nie pierdol mi o pogoleniu, wbijam sobie w tą scenę jak Spartakus z Koloseum. Pijemy włoskie wino, grono zaufane mam. Chwile słodkie są jak wino, grono spełnia marzenia. Czy jest...